Wow, patrzcie na sześciopak Tiny. Jak długo nad tym pracowałaś? O tak, mocno się dla nich poświęcałam. 100 brzuszków dziennie zrobiło swoje. Wyglądam super. Wow, jak ona to zrobiła? Ja ledwo podnoszę te ciężarki. I po co to wszystko? I tak zawsze będę mieć wałki. Co za beznadzieja. Czemu ona wygląda tak idealnie? To nie fair. Trudno. Na pewno nigdy nie je żadnych pyszności. A ja nie umiem żyć bez czekolady. Chwila, to jest to! Lubicie te małe czekoladki? Przyklejcie do nich dwustronną taśmę i przyczepcie je do swojego brzucha. Kiedy opuścicie koszulkę, będziecie miały pod nią sześciopak. Hej, myślisz, że moje brzuszki działają? Na to wygląda. Muszę iść poćwiczyć. Jak chcesz. Ja wolę zjeść czekoladę. Nagle zaczęłam doceniać siłownię. Proszę się zatrzymać. Zakaz wnoszenia jedzenia i napojów. Nie możesz mi tego zabrać? Mogę. Powiedziałam nie. Zjem wszystko w tej chwili. Widzisz, zaraz ich nie będzie. O nie. A co ja zrobię? Przecież nie zjem tego wszystkiego. Chyba, że... Kto to jest? To chyba ta słynna gwiazda. Wiesz, która, prawda? Jak leci, kolego? Nie wiem. To jest gwiazda popu. Musisz ją wpuścić. Ta. Chwileczkę. Widzisz? To ona! Chyba jest podobieństwo. Jasny gwint! Billy, to naprawdę ty! Przepraszam, że kazałem ci czekać. Spoczko. Co za głupek! Nie wierzę, że to zadziałało. Będę bawić się całą noc. Już ich nie potrzebuję. A teraz czas na przekąskę. Serowe Cheetosy. Ale słone. Muszę to robić częściej. Pora otworzyć pudełko z jedzeniem. Jedzenie ląduje w środku i zamykamy. Znacie zasady. Skonfiskuję każde jedzenie. Żadnego podjadania podczas egzaminu. Żadnego. Okej, rozumiemy. Skupimy się na egzaminie. To będzie dobre pytanie na następny egzamin. Trochę zgłodniałam. Cicho, żołądku, żadnego burczenia na egzaminie. Chwilka, wiem co zrobię. Mam tu ukryte gdzieś mentosy. Ale jeśli je zjem, to złamię własne zasady. Uczniowie mi nie wybaczą. I wyjdę na hipokrytkę. Ejdź, wolałaby mnie. Wiem, co zrobię. Przesunę tu tę roślinkę. Roślinka wylatuje na chwilę. A mentosy wkładamy do doniczki. Proszę, roślinka wraca na swoje miejsce. Czy ktoś patrzy w tę stronę? Szybko, weź jednego. Tego potrzebowałam. Hej, co tam się dzieje? Czy ona je? Na co się patrzysz? Skup się na egzaminie. A teraz schowam moje pyszne przekąski. Taśma to moja tajna broń. Przykleję paski taśmy do koca. Super. A teraz czas ukryć słodycze. O tak, ale jestem mądry. O, ktoś idzie. Chyba śpi. Urocze. Wygląda jak mały książę.
Co to? Mamo, kocham cię, jesteś najlepszą mamą. Och, ale z ciebie słodziak. Uff, było blisko. No dobrze, śpi spokojnie. Zgaszę ci światło. Poszła sobie? W końcu. Nocna uczta, to jest to! Ła! Oddawaj słodycze! Co to? A! Potwór spod łóżka! Muszę schować się pod kocem, żeby mnie nie dorwał! Ale łatwo cię oszukać! Tina! Przyznaję, to było niezłe. Masz trochę cukierków. Wow! Mnóstwo skittlesów! Ale byłeś przerażony? Wow! Gigantyczne zapasy! O, nie mogę ich chwycić tymi łapami! No dobra, trzymaj! Jej! Cukierki! Ale pyszne! Dzień dobry, przyszłam odwiedzić koleżankę. O, jesteś w stanie błogosławionym! Tak, bardzo się cieszę. Mogę wejść? Oczywiście, moja droga, proszę. O matko, co jest? Czemu jesteś taka wielka? Jesteś w ciąży? Powinnaś widzieć swoją minę. Spokojnie, to tylko przekąski. Bardzo proszę. O, dzięki! Tylko je schowaj, żeby cię nie przyłapali. Gdzie mój kolejny pacjent? Bez obaw, brzuszku, ochronię cię. O, to chyba ona. Zapraszam panią. Och, nie, nie, to jakaś pomyłka. O, to się źle skończy. Przepraszam, wybaczcie, nie miałam złych zamiarów. Nigdy nie widziałem takiego zdjęcia USG. Co za absurd. Hej, darmowe przekąski. Wezmę trochę. Dobra, zaczynamy przysiady. Ale nuda. Coś bym zjadła. Och, ten pączek wygląda wspaniale. Pyszny i świeżutki. Co to za zapach? Pachnie jak ciastko i cukier. Co? Skąd wziął się ten pączek? Na pewno coś poczułem. Świetnie. Dobrze ci idzie. O, prawie mnie przyłapał. Dobrze, że wzięłam ze sobą dwa pączki. Kontynuujemy ucztę. Ten jest jeszcze lepszy. Wciąż czuję pączki. I słyszę dźwięk przeżuwania. Kurczę, znowu robi się podejrzliwy. Nie wierzę. Drugi pączek. Dziękuję wam, pączkowi bogowie. Ten trening jest wyczerpujący. Tęsknię za pączusiami. Wracaj do sznureczku, chcę się pobawić. Ach, nie wiem czemu zgodziłam się uczyć w szkole dla superbohaterów. Stój, oddaj mi tę włóczkę. Myślisz, że mnie oszukasz? Koniec tego dobrego. Wiem, że chowasz tu jedzenie. Znowu mam ci tłumaczyć zasady. Żadnego jedzenia. A teraz wchodź do klasy, no dalej. Okej, aport, łap włóczkę. To zawsze działa na dziewczyny koty. No dobrze, gotowi na naukę o fizyce i magnesach? Je, kocham fizykę! To mój ulubiony przedmiot! Niespodzianka, robimy dziś test. Mam nadzieję, że się uczyliście. Możecie sobie płakać, ale zabierajcie się do pracy. Spójrzmy, może uda mi się jakoś wybrnąć z tej sytuacji. Chyba przyda się jakaś przekąska, żeby rozruszać umysł. Co ona tam robi? Czy ja słyszę żucie? Skąd wzięła jedzenie? Hej, chcesz gryza? Mam tego mnóstwo. Jasne, czemu nie? Wezmę sobie ten pazurek.
To czekolada! Kocham czekoladę! Pomoże mi dobrze wypaść na teście! Chwila! Spójrzcie tylko na tę włóczkę! Jest niesamowita! O rany! Muszę się nią pobawić! Chodź do sznureczku! Ło? Co ona robi z tą włóczką? Hej! Mogę też spróbować twojego pazurka? Ło! Dzięki, że się z nami dzielisz! Ale pyszne! Chociaż trochę brudzące! Upaćkałem się! Momencik! Co się dzieje? Jak wam idzie? Co do? Co tu się wyprawia? Co za chaos! Wszyscy natychmiast przestańcie robić to, co robicie! Co się dzieje? Ale ją nastraszyliśmy! No i udało nam się uniknąć testu! Czekałem cały dzień, żeby zjeść swoje przekąski! Ale będzie wyżerka! Ja też mam coś na ząb! Proszę! Wow! Patrzcie na sześciopak Tiny! Jak długo nad tym pracowałaś! O tak! Mocno się dla nich poświęcałam! 100 brzuszków dziennie zrobiło swoje! Wyglądam super! Ło! Jak ona to zrobiła? Ja ledwo podnoszę te ciężarki! I po co to wszystko? I tak zawsze będę mieć wałki! Co za beznadzieja! Czemu ona wygląda tak idealnie? To nie fair! Trudno. Na pewno nigdy nie je żadnych pyszności. A ja nie umiem żyć bez czekolady. Chwila! To jest to! Lubicie te małe czekoladki? Przyklejcie do nich dwustronną taśmę i przyczepcie je do swojego brzucha. Kiedy opuścicie koszulkę, będziecie miały pod nią sześciopak. Hej, myślisz, że moje brzuszki działają? Na to wygląda. Muszę iść poćwiczyć. Jak chcesz. Ja wolę zjeść czekoladę. Nagle zaczęłam doceniać siłownię. Nikt nie patrzy? No to gryzę. No, chyba nie. Znasz zasady. To nie fair. A kto to idzie? Tak, wpadł mi pewien pomysł. Chyba robiłem już kanał. Chyba czysto. No i dobra, lecimy. Wypróbujmy nowe wdzianko. Dobry, jestem dentystą. To ja pójdę do gabinetu. Wyglądał nawet znajomo. Jest tu kto? Nikogo nie ma. Wreszcie można zdjąć przebranie. Haha, recepcjonistka mnie nie poznała. I nie kapnęła się, że kitel jest pełen słodyczy. I to z samych najlepszych. Niczego mi nie zabierze. Zjem wszystko, co tylko chcę. Chodźcie do mnie, prosto do paszczy. Hej, oddawaj mój kitel. O, bry. Sorki za tamto. Muszę się kimnąć. Dzień dobry. Po co wam tyle przekąsek? Nie wolno ich tutaj wnosić. Co za kretyńska zasada? Do kosza. Skoro nie mamy wyboru... Mówi się trudno. Ale ja nie chcę tego wyrzucać. Moje rajstopy. Mogą mi się przydać. Przepraszam na chwilę. Na pewno nie będę wyrzucać jedzenia. Potrzebuję tylko dwustronnej taśmy. Wystarczy przykleić do niej cukierki. I oczywiście równomiernie je rozłożyć.
Wyglądam bardzo modnie, nie sądzicie? Stać! Nic ze sobą nie mam, spójrz! Nie widzę słodyczy. Ha! Teraz stopy! O! Naprawdę śliczne! O, dziękuję! Możesz wejść. Świetna stylówka! Co przegapiłam? Jesteś głodna? Bo mogę temu zaradzić. Zaskoczona? Kreatywne myślenie załatwiło sprawę. Chcesz jednego? O, ale piękne buty! Piłka w powietrzu, a Jared ją łapie. O, tak! Co to? O, zapomniałem o zadaniu domowym. Ale nuda. Lepiej wezmę się do roboty. Albo zjem coś słodkiego. To była trudna decyzja. Ale pyszne. Uwielbiam słodycze. Ło, patrzcie na to. To sztuka. Jeśli odpowiednio je ustawię, powstanie obrazek. To mnie zainspirowało. Ułożę żelki na płótnie. Teraz inny kolor. Stworzę trójkąt, a potem go wypełnię. A teraz dodam parę detali. To żelkowy arbuz. Moje najlepsze dzieło. Lecę do szkoły. Nie ruszaj się. Szukam ukrytych słodyczy. Hy? Co się dzieje? No dalej, nie chcę się spóźnić. O, ty też masz arbuza? Słodycze? Zabieram to. Myślałam, że się uda. Zejdź mi z oczu. To nie będzie łatwe. Nigdy nie wniósłbym słodyczy na lekcję. Okej. To podejrzane? Śmiało, przeskanuj mnie. Nic nie ukrywam. Racja, nic nie masz. Udało się, to znaczy dziękuję. Nie wierzę, że znalazł mojego cukierka. Ha? Teren czysty, pora na ucztę. Zabieram pracę. Hej, to moje. Wystawię oceny. A ja chciałem sobie przegryźć coś słodkiego. Wspaniałe prace, jestem z was dumna. Ale zwycięzca może być tylko jeden. Trudna decyzja. Jared wypadł najlepiej. Gratulacje. Ha? Serio? Ja? Tak, ty! Chodź tutaj! Wow, to niesamowite! Chcę podziękować rodzicom i oczywiście... Chwila, dostałem trofeum? Wow! I kwiaty! Moje ulubione! Piękne dzieło, Jared! Bardzo dziękuję! Wow! Ona zupełnie się nie zna. Po prostu mi zazdrościsz. Powodzenia następnym razem. Zasłużyłem na przysmak. To jest sztuka w moim stylu. Arcydzieło! Muszę coś zjeść. Co? To ma być jedzenie? Ech, obrzydliwe. Głupie, bezglutenowe śmieci. Nie ma tu czegoś krwistego? Ech. Aaaa! Nie! Wszystko okej? Muszę coś zjeść. Teraz. Nic dziwnego, że jesteś nerwowa. Tak? Lubisz to? Tylko mnie nie gryź, okej? Co myślisz? No dobra, to może coś słonego. Proszę, przestań krzyczeć. To wszyscy lubią. Chyba żartujesz. Ja naprawdę się staram, okej? No tak. Czemu wcześniej na to nie wpadłam? Najpierw wlej trochę mleka do miski, a potem dodaj żelatynę. Dobrze wymieszaj. A kiedy już to zrobisz, dodaj różowego i brązowego barwnika spożywczego. Teraz wlej wszystko do szklanki. Lejek sprawi, że nie narobisz bałaganu. Włóż do środka trochę słomek. I schowaj wszystko do lodówki. A teraz najlepsza część. Rozgniatanie. Wsyp okruszki do miski i... Pamiętacie te słomki? To teraz jadalne robaki. Wyglądają bardzo realistycznie, prawda? O, Lizzie! Nadal jesteś głodna? Robaki!
I wciąż są żywe. Pokryte świeżą ziemią. Całkiem smaczne, prawda? Chyba dziś nie przyda nam się widelec. Wow, to się nazywa spory haps. To było coś, Tina. Spoko, ziomek, mam bilet. Życzę udanego seansu. Cześć, jesteśmy we dwie. Zakaz wnoszenia słodyczy. To nie ja ustalam zasady. Nie wolno wnosić jedzenia do środka. Wow! Co? Okej, potrzymaj to. Potrzebujemy tylko dodatkowej ręki. Skąd to wzięłaś? Jest fałszywa? To genialne! Zmieszczą się tam wszystkie przekąski? Dobrze je dobrze wsadzić. Trzymają się, prawda? Teraz wystarczy dobrze to umiejscowić. No i pięknie. Bez obaw. Będę się zachowywać naturalnie. Hej! Chcesz, żeby się udało, czy nie? A teraz możemy wejść? Proszę bardzo. Nie macie żadnych przekąsek, prawda? Lepiej, żebyście nic nie ukrywały. Okej. Tego się nie spodziewałem. Dzięki, ochroniarzu. Szkoła byłaby o wiele lepsza, gdyby na lekcji można było wcinać słodycze. Właśnie dlatego mamy dla Was najlepsze sposoby na przemycanie przekąsek na lekcje. A jak Wy ukrywacie słodycze? Dajcie znać w komentarzach. Koniecznie podzielcie się tym filmikiem ze znajomymi i subskrybujcie nasz kanał, żeby nigdy nie przegapić genialnych pomysłów. Dobre, to mój cyfrowy bilet do kina. Wszystko się zgadza, miłego seansu. Dzień dobry, ja na film, oto mój bilet. Muszę sprawdzić pani torebkę. Pan tak na poważnie? Proszę, wszystko wyrzucę. I tyle, nic więcej przy sobie nie mam. Co? Tu są słodycze, konfiskuję je. Wredota. Ech, taką mam pracę. No nie, ochroniarz każdego przeszukuje. Ale może uda mi się coś wymyślić. No przecież, wykorzystam kosmetyki. To świetne rozwiązanie. Najpierw pozbędę się prawdziwych produktów. Teraz karton z napojem. Wypiję go w kinie. Wciągnę trochę do strzykawki. Okej, tyle wystarczy. Teraz wleję do buteleczki na błyszczyk. Wcisnę ile się zmieści. Już. A teraz nałożę nakrętkę. Muszę dobrze dokręcić, inaczej wycieknie mi w torebce. No dobra, na pewno nie zauważy, że to nie makijaż. Mogę tym pozmarować usta. Jest pyszne. Dobra, lecimy na film. Proszę nic nie mówić, wiem, że chce pan przeszukać moją torebkę. Spokojnie, wyjmę wszystko, żeby to panu ułatwić. Tak, miałam dużo słodyczy, proszę je zabrać. Prosto do kosza, pa pa. Ale to są kosmetyki, mogę je zatrzymać? Lubię mieć dobrze nawilżone usta. To mnie najmniej interesuje. Zapraszam. Super, dziękuję, życzę spokojnego wieczoru. Ha, co za śmieszna sytuacja. Tak, udało mi się wnieść sok do kina. A skoro o nim mowa, to chętnie go skosztuję. Mogę to wnieść na salę? Ups, raczej nie. Głupie zasady. Miłego seansu. Następne. My nic nie mamy, widzisz? Zapraszam. Chwileczkę. Nie wnosimy napojów. Możesz wypić to na zewnątrz. Co za absurd. O, balony. To może mi pomóc. Wypuśćcie z balona powietrze i weźcie butelkę z ulubionym napojem. Otwórzcie ją i wlejcie zawartość do balona. Napełnijcie w ten sposób dwa balony.
Zdrowie sprytnej dziewczyny! Teraz ich nie widać, prawda? O, pan bileter! Znajdzie się dla mnie jakieś miejsce. Fajną mam bluzkę, co nie? Zapraszam, laleczko. Kocham tę pracę. Nie wierzę, że się udało. Dobrze, że mam słomkę. Tina? Co? Nawet nie pytam. W porządku. Hej! Stop! Co jest? Nie wierzę, że muszę ci tłumaczyć. Bez jedzenia. Jasne? Idź sobie. Ale głupia zasada. Dzień doberek. Chciałabym popracować nad opalenizną. Wow! Piękne bikini. Ten staroć? Miła jesteś. Och, zakaz jedzenia. Myślałem, że to zadziała. To mój najlepszy pomysł. Poważnie? To nie tak, jak myślisz. To ja sobie pójdę. Musi być jakiś sposób. Chyba wpadłem na pewien pomysł. Zdejmę zaworek rurki i wypełnię go cukierkami. Genialne. Spróbujmy. Znowu on. Stop. Musimy przez to jeszcze raz przechodzić. O, sympatyczna jesteś. Dobra, czysto. Możesz iść. Serio? Ekstra! Zadziałało! Och, ale on jest słodki. Czas nacieszyć się tym dniem. Zawsze byłem fanem nurkowania. Ale to pyszne. Ale śmieszne filmiki. Dzień dobry. Ups. O nie, rozlałam kawę. Przepraszam. Możesz mi pomóc? Rozlałam kawę i trzeba to powycierać. Powycierać? No dobrze. Zetrę to butem. Powinno być okej. I już, mówiłam, że da radę. Serio? Chyba ktoś przyszedł. To moja przyjaciółka! No raczej. I patrz, co mam. Ej, zabieraj mi stąd tego mopa. No przestań. Patrz lepiej, co tu mam. Wow, ale ekstra! Sprytna jesteś! Pycha! W porządku, jestem gotowa na ten dzień, a wy? Hej, witam na naszej siłowni! Patrzcie na to! Podobają wam się moje mięśnie? To dzięki temu! Och, cóż, nie potrzebujemy tego, już takie mamy! No dobra, spoko, miłego dnia! Okej, usiądźmy sobie tutaj, patrzy na nas... Nie, jest zajęty sobą. Nie patrzy tu. No to otwieramy. O tak, patrz na te słodkości. Jesteśmy genialne. Nie wierzę, że to przemyciłyśmy. Czas na jedzonko. Co tam się dzieje? Szybko, nałóż pokrywkę. Spojrzał tu. One przyniosły tu jakieś słodycze. Cóż, muszę coś z tym zrobić. Mam plan. Muszę się tam zakraść, kiedy będą zajęte. Wystarczy podmienić opakowania. Gotowe. Teraz ja mam cukierki. Czas na ucztę. Uff, robię się głodna. Boczy mi w brzuchu. Mnie też. To nic, przecież mamy ze sobą ukryte przekąski. Okej, teren jest czysty. Nie patrzę tu. Nie mogę się doczekać ich min. Cudownie. Chodźcie do mnie, cukiereczki. Chodźcie do mamusi, pyszności. Co jest? Przestań! Bleee! Co to ma być? Mam to wszędzie! Co jest? No nie wierzę! Nie wierzę! Zobacz, jaka jestem napakowana! Niesamowite! Mięśniak ze mnie! Nie muszę już podnosić ciężarów! To najlepszy dzień w moim życiu! Nareszcie koniec lekcji! Chcę już być w domu. Ten dzień strasznie się dłużył. Hej, hej! Popatrz na to! Czy widzisz to samo, co ja? Haha, tak widzę! Nie wierzę, że ciągle go ze sobą nosi. Ha? Nieważne, są złośliwi. Nie obchodzi mnie, co myślą.
Masz przy sobie przekąski lub napoje? Rany, strasznie długa jest dziś ta kolejka. Hej, wpadłam na dobry pomysł. Hop! O nie, odpadła mu głowa. Hej, co robicie? Oderwaliście mu głowę? Nie chcieliśmy. Wow, nie wierzę. Chowasz w nim słodycze? Okej, spokojnie. Wzięłam go i przeprowadziłam małą operację. A potem po prostu włożyłam do wnętrza słoik. Widzicie? Teraz mogę wypełniać go słodyczami. Wieczko przymocowałam do głowy pluszaka, więc mogę zakręcać słoik. Pasowało idealnie i teraz mam świetną skrytkę. Tada! Już rozumiecie? Podzielisz się z nami? O, pewnie! Mam ich dość sporo. Smacznego! Ja wchodzę do autobusu. Otwórz plecak! Muszę sprawdzić, czy nie masz jedzenia ani picia. Nic tu nie widzę. No to wskakuj. O, kierowca nas obserwuje. Żadnego jedzenia. Zero. Wszyscy wiedzą, że głodne zombie to smutne zombie. Co to za kolor? Jeśli nie krwisto-czerwone, to nie chcę. Odwróciła się. Czas na odrobinę zabawy. Kroi nam się tu idealny psikus. Wraca. Nie jedz za szybko, okej? W życiu się tego nie spodziewa. Smacznego. Oho. Czy to jest pieprz? Chyba zaraz. Osio! No wiesz? Lizzie, czy to twoje oko? Chyba musiałaś naprawdę mocno psiknąć. To jest straszne. To tylko oko, Tina. No chodź tu, mały, ale śliskie. Nie znoszę, jak mi wypadają oczy, a ty? O matko! Ładnie pachnie. Czy ty właśnie zjadłaś swoją gałkę oczną? Chcecie wypróbować ten trik? Przetnij ugotowane jajko na pół. A następnie zrób w nim dziurkę. W ten sposób będziesz mieć miejsce na oliwkę. Włóż ją do środka i za pomocą słomki odetnij kawałek czarnej oliwki. A później ostrożnie wsadź ją na czubek. Użyj pędzelka i czerwonego barwnika spożywczego, żeby narysować żyłki na białku. A kiedy już stworzycie dwie sztuki, nałóżcie na nie warstwę żelatyny. Mają przecież być galaretowate, prawda? I gotowe. Chcesz zobaczyć coś śmiesznego? Wygląda jak moje! Co? Mały kulinarny psikus specjalnie dla ciebie. Spróbuj. Okej. Smakuje naprawdę nieźle. Możemy zrobić ich więcej? Przez tę całą naukę robię się głodny. Na szczęście jestem przygotowany. Ahem. Widzisz ten znak? Oddawaj te cukierki! O, jesteś wredny. Wiem, dlatego zostałem nauczycielem. I co ja teraz zrobię? Odłożę to do pudełka ze skonfiskowanymi rzeczami i dopiszę do listy. Niezła kolekcja. Co tam, nerdy? Tak, tak, to naprawdę ja. Ależ ona jest piękna. Hej, Jared, mam coś dla ciebie. Fajnie, czy to piesek? Kocham pieski. Co? Nie, to jest na dole. Nie widzę tu żadnego psiaka. Co się dzieje? O matko, zaczekaj. Nigdy nie zrozumiem kobiet. O nie, mam rozwiązaną sznurówkę. To moja ławka. Mam nadzieję, że potem to posprzątasz. Patrz na to. Sekretny schowek na słodycze. Wow, chętnie skosztuję. Ale ekstra. Nie ma za co. Chociaż wolałbym pieska, ale dzięki, Molly. Włóżcie wszystkie słodycze do pudełka. Zadowolona? I to jak? Następny. La, 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 la. Stój! Żadnych słodyczy w klasie. Serio? Myślałem, że to żart. Wkręcasz mnie, co? Hej, posłuchaj tego. Raczej nie powinnam, ale no dobra, tylko na chwilę. O, chwytliwe. Podoba mi się. Wiedziałem. Okej, do zobaczenia. Sprytne, ale ci nie wyszło. Żadnych słodyczy. Nie chcę wyrzucać mojego lizaka. To była moja ulubiona piosenka, a ona to zniszczyła. Momencik.
Mam pewien pomysł. Rozpuszczę mojego lizaka. A teraz wezmę strzykawkę i napełnię ją rozpuszczoną masą. Muszę to zrobić szybko, bo inaczej zastygnie. A teraz wezmę etui na słuchawki i wstrzyknę do niego słodką masę. Dzięki strzykawce to bardzo proste. A teraz druga. Tyle wystarczy. Zamknę etui i poczekam, aż masa stwardnieje. Oby się udało. A teraz włożę słodkie słuchawki do uszu. Muszę być przekonujący. Na szczęście świetnie tańczę. Och, super! A ten nadal tańczy. Widzisz? Zero słodyczy. Możesz wejść. La, 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 la. Uff, udało się. Pychota. Piłka w powietrzu, a Jared ją łapie. O, tak! Co to? O, zapomniałem o zadaniu domowym. Ale nuda. Lepiej wezmę się do roboty. Albo zjem coś słodkiego. To była trudna decyzja. Ale pyszne. Uwielbiam słodycze. Ło, patrzcie na to. To sztuka. Jeśli odpowiednio je ustawię, powstanie obrazek. To mnie zainspirowało. Ułożę żelki na płótnie. Teraz inny kolor. Stworzę trójkąt, a potem go wypełnię. A teraz dodam parę detali. To żelkowy arbuz. Moje najlepsze dzieło. Lecę do szkoły. Nie ruszaj się. Szukam ukrytych słodyczy. He? Co się dzieje? No dalej, nie chcę się spóźnić. Och, ty też masz arbuza? Słodycze? Zabieram to. Myślałam, że się uda. Zejdź mi z oczu. To nie będzie łatwe. Nigdy nie wniósłbym słodyczy na lekcję. Okej. To podejrzane? Śmiało, przeskanuj mnie. Nic nie ukrywam. Racja, nic nie masz. Udało się, to znaczy dziękuję. Nie wierzę, że znalazł mojego cukierka. Ha? Teren czysty, pora na ucztę. Zabieram pracę. Hej, to moje. Wystawię oceny. A ja chciałem sobie przegryźć coś słodkiego. Wspaniałe prace, jestem z was dumna. Ale zwycięzca może być tylko jeden. Trudna decyzja. Jared wypadł najlepiej. Gratulacje. Ha? Serio? Ja? Tak, ty! Chodź tutaj! Wow, to niesamowite! Chcę podziękować rodzicom i oczywiście... Chwila, dostałem trofeum? Wow! I kwiaty! Moje ulubione! Piękne dzieło, Jared! Bardzo dziękuję! Wow! Ona zupełnie się nie zna. Po prostu mi zazdrościsz. Powodzenia następnym razem. Zasłużyłem na przysmak. To jest sztuka w moim stylu. Arcydzieło! Czuję chipsy! Stop! Oddawaj to! Hej, kup sobie swoje! Te dzieciaki! On nie może tego zobaczyć! Co ja teraz zrobię? Muszę coś wymyślić! Ale co? O, to Molly! Hej, Molly! Ślicznie wyglądasz! O, to ty! Hej! Czytałem to całą noc! Fascynujące! Czekaj, pokaż mi swój krawat! Ale to mój ulubiony! Idziesz ze mną? Nie powinniśmy się najpierw bliżej poznać? Właśnie tego mi trzeba. Co? Co tu się wydarzyło? Muszę opowiedzieć wszystko mamie. Odwrócę krawat i położę go na stole. Przyda mi się klej. Nałożę parę kropel na boki. A teraz przyczepię kawałki gumki. Zrobię tak w kilku miejscach. Muszę się upewnić, że dobrze się trzyma. Oto ostatnia. Teraz wsunę tutaj batonik. Pasuje idealnie. Gotowe. Zachowuj się normalnie. Nikt niczego nie podejrzewa. Ten krawat do mnie pasuje. Uwielbiam takie akcesoria. Czas na szybką przekąskę. Ale będzie pyszna. Zakazane słodycze są najlepsze. Oho. Hej, Molly. Mama pyta, czy przyjdziesz do nas na kolację. Niedobrze. Hej, Jared. Zaczynam tego żałować. Mam więcej krawatów, które mogę ci pożyczyć, ale za buziaka! Co ja narobiłam? Czekaj, masz jakieś słodycze? Kurczę, dobry jesteś. Hej, jestem gotowa na imprezkę. Już prawie? Ups, chyba nas zauważył. Sprytny, ale teraz się odsuń. Jasne, tylko mnie nie bij. Miłego wieczoru. Skąd wiedział? Chyba ma jakieś supermoce.
Musimy obmyślić nowy plan. Chyba już wiem. Dokąd idziesz? Czemu on zawsze tak robi? Chwila. Chyba mogę to wykorzystać. Zrobię sobie fajny pasek, ale to jeszcze nie koniec. Teraz czas na słodycze. Przyczepię je do paska. I z drugiej strony też. Ale ładnie wygląda. Powinnam zostać projektantką mody. Tak będzie okej. Zgadnij, gdzie schowałem żelki. Podpowiem ci. Pod czapką. Nigdy bym nie zgadła. Spójrz na moją spódniczkę. Bardzo modna. Idziemy. Uwielbiam tę pracę. Bywam groźny. Hej, przyszliśmy na imprezę. Niech spojrzę. Proszę bardzo, niczego nie ukrywamy. Ostrożności nigdy za wiele. To co, mogę wejść? Miłej zabawy. Dzięki. O co chodzi? A to co? To peruka, jestem łysy. Tylko na tyle cię stać? Nie musisz być taki podły. Miłego wieczoru. Serio? Wow, ale super! Ładnie wyglądasz, Molly. Zabrał mi słodycze. Nie wiem, skąd wiedział. Nie martw się, poczęstuję cię. O, dzięki. Starczy dla wszystkich. Ekstra! Dzięki! Dzięki, Molly. Jesteś najlepsza. Świetnie mi idzie. Doskonale, Molly. Masz prawdziwy talent. Ojej, będą mi się śniły koszmary. He? To na pewno komplement. Czas na przekąskę. Psst, Molly, psst. Wspaniały relaks. Nie wierzę, jest na to tylko jeden sposób. Hej! Au, po co to było? Patrz na to. Kredki. Wow. Nie, tylko popatrz. Ukrywają pyszną niespodziankę. Pyszna czekolada. Sprytne, prawda? Wiem, że zazdrościsz. Och, błagam. Zgasić cię? Mam to całą tabliczkę. Wow, to jest piękne. Wiem, i moje. Będę miała ucztę. Ale pycha. Smakowałoby ci? Okej, a więc to tak. Mogę zagrać w twoją grę. Czas na gigantyczne kredki. Co to? Co to jest? Wielki lizak. Cały mój. Słodycze? Na mojej lekcji? To prezent. Pani jest świetną nauczycielką. Och, miło jest być docenioną. Tego się nie spodziewałem. Czy on myśli, że jestem głupia? Spójrzmy, czy wszystko mam? W porządku. Już myślałam, że nigdy nie wyjdzie. Tutaj znajdziemy małe co nieco. To jej tajny sejf ze słodyczami. Na pewno uda mi się odgadnąć kod. Bingo! Uczta dla oczu. Nie wierzę, że to wszystko tu jest. A co to za słodycze? Niejadalne? To nie chcę. Ale to już mi się podoba. Przepraszam. Zostaw te smakołyki, złodziejko. Wyjście na imprezę to był świetny pomysł. Czy już zeszła mi szminka? Dobrze, że jestem przygotowana. Nigdy nie wiadomo, kiedy będzie trzeba poprawić makijaż. No witam. I gotowe. To mi o czymś przypomniało. Ja też mam ze sobą kosmetyki, widzisz? Ale moje są trochę inne. Prawie się pomyliłam. Ale pyszne. Tego się nie je, Naomi. Spokojnie. To słodka przekąska, widzisz? Wow, niesamowite. Czy ona myśli, że jest taka sprytna? Jau, łakomczuchu. I co teraz? To moja szminka. Tylko za bardzo się nie przyglądaj. Kolor wygląda na czerwony. Kremowa konsystencja.
ale muszę to zbadać bardziej dogłębnie. Tak, interesujące. Chcę zobaczyć molekuły. Ale dziwny DJ. Cóż, w porządku. Dzięki. Niezbyt bystry, co? Spróbuj. To naprawdę pyszne. Ten kawałek wymiata. Czy lepiej coś zmienić? Nie, wiem, jak podkręcić atmosferę w inny sposób. Wyłączając muzykę? Poczekajcie. Raz, dwa, trzy. Czas na cukierkową burzę. Oto porządna dawka cukru. Nie umiesz czytać? Od teraz będziecie musieli przemycać słodycze. Odpowiednie ruchy różdżką są bardzo ważne. Spróbujcie. O kurczę! Nie zadziałało! Uch, za drugim razem też nie! Będziecie musieli ćwiczyć dalej. Tym razem się uda. Niesamowite! Zadziałało! Wyczarowałem prawdziwego burgera! Wow! Ja też takiego chcę! Co? Nie o to mi chodziło! Chyba nie dostanę kanapki. Na szczęście mam zapas przekąsek! Chodź tu, naszyjniku! Czas na małe co nieco! Tak lepiej! Hej! Skąd masz cukierkowy naszyjnik? Zrobiłam go! To proste! Użyłam do tego pysznych skibelców! Widzisz? Zrobiłam też bransoletkę! Proszę, to dla ciebie! O tak! Ale super! Pyszne! Co ja mówiłem? Hej! Czy oni jedzą na lekcji? Tu nie wolno jeść! Wyrastają mi rogi! Nie! Nie chcę nosa świni! To ich nauczy, że zasad się nie łamie! Muszę wszystko rozpisać. Och, czegoś tu brakuje. Uwaga, bo nadjeżdża ninja. Witaminki? Żarcik, to coś lepszego. Najpierw rozpuściłam kilka żelków, a potem wlałam miksturę do blistra. Tyle nie za dużo. Na koniec zakryłam wszystko folią aluminiową. Super, w ogóle nie widać różnicy. Teraz wystarczy tylko podmienić. Wspaniale. Ninja, odwrót. Dobrze. Wszystko? Chyba tak. Dzień dobry, przyniosłam witaminki. Co? Znowu tabletki? Proszę mi się tu nie dąsać. Szybciutko do buzi. A dobra jest chociaż. Masz wyzdrowieć, a nie wybrzydzać. Och, okej. Och, całkiem smaczna. Mogę dostać więcej? Proszę bardzo, ktoś tu chce szybko wyzdrowieć. Zgadza się? Nie mogę zasnąć. Ale wiem, co mi pomoże. Czas coś przekąsić. Czysto? Pójdę cichutko na paluszkach. O nie! Przecież mówiłem, że chcę większą kosiarkę. Uff, było blisko. A, kuchenny duch! Cicho! Zobacz, słodycze są tutaj. A co wy tu robicie? To był jego pomysł, przysięgam. Przydałby się telefon. Ale to musi wystarczyć. Miłej podróży. No i poszło. Matko, ale tu wali. Mam. Zobaczmy. Burger, ręce, wykrzykniki. Zrozumiałam.
Nie wniosę tego w rękach. Muszę coś wymyślić. Dobrze, że mam długie włosy. Zrobione. Nawet uroczy kok. Lecimy. Gdzie ona jest? W końcu. Tu jestem. Na górze, czaisz? Zwykle narzekasz na włosy w jedzeniu. Takie dobre. Skończyłaś już? Czekoladowe szpony. Chyba zjadłaś wszystkie. Palce lizać. Ale te żaby są szybkie. Przepraszam, przyniosłam prezent. Nikt nigdy nie dał mi kwiatów. Co? Nie, one są dla mojej ukochanej. Tej z przepięknym uśmiechem. O, mówisz o więźniarce numer 425? Powiedz jej, że tęsknię. Jeszcze kiedyś ją ucałuję. Ale mi się nudzi. Co przyniósł strażnik? To chyba kwiaty. Chwila. On mi przypomina... Hej, kochanie. O, matko. A co się tak gapisz? Hej. Ktoś ci to przyniósł. Mówi, że cię kocha, czy coś w tym stylu. Bardzo bym chciała się z nim zobaczyć. Hej, czy to liścik? O, James naprawdę mnie kocha. Ja też cię kocham, misiaczku. Te kwiaty są przepiękne. Chwila. To nie jest zapach róż. To bukiet ze słodyczy. Wspaniale. Ale pyszne. Ten chłopak zna moje potrzeby. Nie tak szybko. Możesz wejść. Hej! Jest jakiś problem? Żartujesz sobie. Spójrz na znaki. Są wszędzie. Żadnego jedzenia. Myślałem, że to dowcip. Czyli nie mogę wnieść tych pyszności? Cóż, zastanówmy się. Nie! Jesteś wredna! Taka praca. Jeszcze jeden znak nie zaszkodzi. Bez sensu. To tylko przekąski. Chwileczkę. Mam pomysł. Zadzwonię do kogoś. Moment. O, to Jared. Nie ruszaj się. Hej, nie wierzę. Serio? Okej. Chwila. Jeszcze to. Po co? Sok? Strzykawka? Sok? Strzykawka? Już kumam. Dzięki. Ja tylko chcę coś smacznego. Pora na twoje lekarstwo. Zasmakuje ci. Wow! To jest przepyszne! Kolejny zadowolony klient, pacjent. Muszę lecieć. Dzięki, siostro! To się nazywa dobry lek. Scout melduje się na rozkaz. Jestem gotowa na kolejną wycieczkę. Nie masz przy sobie żadnych przekąsek? Nie, żadnych. Trzymam się zasad. Dziękuję. Tak bardzo cieszę się na tę wycieczkę. Miło mi to słyszeć. Poczekaj chwilkę. Zatrzymaj się. Oddaj mi to. Nigdy! Ach, daj spokój. Oddawaj. Ale już. Marsz do autobusu. Nie wierzę, że chciałaś to przemycić. Zabrała mojego lizaka. A miałam na niego taką ochotę. Dzień dobry. Czy to nasz wycieczkowy autobus? Bardzo chcę dostać odznakę za łapanie insektów. Nie ma pojęcia, co przygotowałam. Upiekłam i udekorowałam ciasteczka specjalnie na ten wyjazd. Później syrop glukozowy posłużył mi za jadalny klej. Następnie wzięłam przypinkę, przykleiłam ją do ciastka i poczekałam, aż wyschnie. Tada! I tak powstała ciasteczkowa odznaka. Nie próbujesz chyba przemycić żadnych przekąsek, co? Wszystko w porządku. Możesz wejść do środka. Nie wierzę, że od tak zabrała mi lizaka. Hej, jak leci? Nie mogę się doczekać tej wycieczki, a ty? Jestem tak podekscytowana, że muszę coś przekąsić. Mogłabym jedno ciasteczko?
Jestem bardzo głodna. Jasne. Wzięłam więcej, żeby się podzielić. Dzięki. Teraz podróż zapowiada się o wiele lepiej. Och, wow. Nie żartowałaś. To naprawdę pyszne ciastko. A, moje plecy. Wszystko mnie boli. W czym mogę pomóc? Ja w odwiedziny. O, nieznośna ta ciąża. O, jesteś w ciąży. Myślałem, że to tłuszczyk. Aha, niedługo rozwiązanie. Mogę posłuchać? A... Wow, chyba tam ostro trenuję. Tak, no nic, pójdę już. O, oczywiście. Kim jesteś? Siemka, miło cię widzieć. To ja, przebrałem się. A, dobra. Mam coś dla ciebie. Ta-da! Nie wierzę, ekstra! Mam tego więcej. Mój kochaniutki skanerek. Ha? Co tam się dzieje? Szybko, udawaj! Coś mi tu śmierdzi. Co się dzieje? On, znaczy się ona, rodzi. Poród? Spokojnie, wszystko jest pod kontrolą. Mam doświadczenie jako lekarka. Pora na dzidzie. Tego się nie spodziewałem. Oddycha miarowo. Właśnie tak. Co robimy? Nie patrz na mnie. Udawaj. Dobra. O, chyba widzę główkę. Zaraz je wyciągnę. Myślałam, że rodzisz. Urodziłam. Ma na imię Słodziak. Muszę lecieć. Pa, pa malutka. Ale piękne imię. Okej, zaczniemy tam, gdzie wczoraj skończyliśmy. Otwórzcie swoje książki na rozdziale 5. Och, nie mam pojęcia, po co się tego uczymy? Rozdział 5? Okej, mam. Hej, pszczółko! Spójrz na mnie! Cyk! O tak, ale mam dobrego cela. Imponujące, przyznaję, ale patrz na to. Bum! O kurczę, chybiłam. Daj mi sekundkę. Wezmę to sobie. Widzisz? Mam. No dobra, ale tego nie pobijesz. Pochodzę sobie po suficie. Okej, namierzyłem jedzenie. Uff, teraz wystarczy wziąć sobie przekąski. Zabiorę całe pudło. Wow, co za odwaga! Zabrać tyle jedzenia naraz! No dobra, od czego by tu zacząć? Może od tych chipsów? Pachną słono i świeżutko. Hej, może najpierw zdejmiesz maskę? Nigdy! Okej, to może te cukiereczki. No dalej! Po co mi te wszystkie przekąski, skoro nie mogę ich zjeść? Niespodzianka! Mam dla ciebie prezent! Proszę! Czy ja mam ochotę na te chipsy? Niezbyt! Weź je sobie! Wow! Dzięki! Co tam się dzieje? O nie, nie, nie! Jedzenie jest zabronione w mojej klasie! Nie, nie! To nie moje! Przysięgam! Uch, no dobra! Czekaj! Zanim wyjdziesz, oddaj mi to! Och, jak pani sobie życzy! Proszę, wcale go nie chcę! Nie wierzę, że to się udało! Wzięła na siebie całą winę! Chcę mieć dobre notatki z tej lekcji. Coś bym zjadła. Zobaczmy, nauczycielka nie patrzy? Nie patrzy. Można podjeść moje żelki. Smacznego! O rany, ale pychota! Hej, co tam masz? Mogę jednego? Jasne, częstuj się. Co tam się dzieje z tyłu? Co ty sobie myślisz? Znacie zasady, żadnego jedzenia na lekcji. Nie mogę wam na to pozwolić. O, użyła magii, żeby je stopić. Moje żelki zmieniły się w mokrą plamę. To moja wina, że dałam się złapać i wszystko popsułam. Zaraz, mam pomysł. Już wiem, co zrobię. Nie płacz. Pozwolisz, że wezmę te okulary. Potrzebuję ich tylko na chwilkę. Wlejemy stopione żelki między oprawki. I gotowe. Żelki zastygły. Okej, oto twoje nowe okulary. Nowe żelkowe szkła, które możesz jeść. Wow, wspaniale. Jakie fajne. Nauczycielka chyba nie patrzy. Spróbujmy tych nowych szkieł. Pyszne. A teraz mogę wracać do lekcji. Dobrze, nikt nie widzi. Pora na przekąskę. Cuksy, dawaj. Smacznego?
O, wszystko wyjedli. Nic nie zostało. Ale byłam głodna. O, mam gumę do rzucia. Chętnie ją zjem. Czy to guma? Nie, zaraz, to moje. Czemu ciągle mnie to spotyka? Ale bez sens. Dobrze, tylko spokojnie. Nikt się nie domyśla. Pospieszę się. Czuję zapach chipsów. Muszę je zjeść. Ha? Będę bardzo cicho. To pewnie nic takiego. Szybko, szybko! Co to? Hej, wracaj tu! Och, puste! Zaraz. Chyba mam pomysł. Najpierw przetnę tubę na pół. Potem okleję ozdobnym papierem. Jak ładnie. Wypełnię do połowy ulubionymi słodyczami. Potem włożę plastikowy krążek i kredki na swoje miejsce. Wygląda zupełnie jak pojemnik, ale skrywa słodką tajemnicę. Teraz mam szansę. Kiedy przesunę papier, to dobiorę się do przysmaków. Nikt się nie domyśli. Aha. O, to tylko kredki. Myślałam, że masz coś słodkiego. Uff, mało brakowało. Ale to działa. Zatrzymaj się. Muszę sprawdzić twoją książkę. Aha! Wiesz, że na lekcjach magii jedzenie jest zabronione? Informują o tym nawet znaki. Natychmiast pozbądź się tych przekąsek. Zobaczymy, co tu chowasz. O nie! Moje słodycze i przekąski! Głupiec! Magii nie oszukasz! Chcesz, żebym zamienił cię w traszkę? Mów! O, profesor ma chyba dzisiaj zły dzień. Ale ja nie chcę wyrzucać moich batoników. Chwila, już wiem. Kapelusz. Okej, przyda się kawałek dwustronnej taśmy. Przyczepię go do wnętrza kapelusza. A teraz czas na snickersy. Na taśmie zmieszczą się aż 4, ale można mieć jeszcze więcej. Proszę stać. Czy ukrywasz jakieś jedzenie? A co masz pod kapeluszem? Zdejmiemy go i zobaczymy. Ha, chyba nic tu nie ma. Och, mam nadzieję, że nie sprawdzi w środku. Wygląda na to, że jesteś czysta. Ci uczniowie zawsze myślą, że są mądrzejsi niż ja. Nikt nie patrzy, więc teraz mam szansę. Czas na przekąskę. Ale pyszne! Tego mi było trzeba. O kurczę, jak ona przemyciła batoniki? To nie fair. Lepiej zostaw mi trochę pizzy. Hej, przyniosłam chłopakowi prezent. Hej, misiu, mam dla ciebie kaktusa. La la la, oh yeah, oh hej. Nieźle. Okej, ale pamiętaj, żadnego jedzenia i picia. Wiem, przecież nie będzie jadł kaktusa. Czujące. Głupiutka. Okej, zostaw to tu. Misiu, udało się. W sensie, na razie. Nie ufam jej. Przyjrzyjmy się temu z bliska. Pachnie jak kaktus. Wygląda jak kaktus. Ale te kamyczki to słodycze. Wiedziałam. Zrobimy małą zamiankę. Proszę. 1002. A, mój kaktus. Mój kaktus. Pycha. Smacznego. A, mój język. Wygląda jak jeżozwierz. Auć, ale boli. Pomocy, dajcie mi lekarza. Mamusiu. O co mu chodzi? Ale będzie zabawa. Nie ruszaj się. A! O, to musi boleć. Rączki, możesz iść. A ty co chcesz z tym zrobić? Zero jedzenia. O, no weź. Co mam zrobić? Basen czy chipsy? Nie no, spadam stąd. Wow, a co z tym? Nie przejdę z tymi przekąskami. Może go zbajeruję. Albo użyję koła. Myślę, że to zadziała. Połóżcie koło do góry nogami. Teraz weźcie taśmę i ulubione batoniki.
Na koniec przyklejcie je do koła. Całkiem nieźle, co? Spokojnie, nic nie podejrzewa. Proszę się zatrzymać. Muszę panią przeszukać. Oby przeszło. Nic mi nie umknie. Uff, a czy panu też tak gorąco? Nie, tego nie można wnieść. Z tą przypinką nie wejdziesz. Och, to? Jasne. Patrz, to burger. Od razu się denerwuje. To zwykła przypinka. Mimo wszystko. Papa, teraz możesz wejść. Wow, strasznie spięty. Poszła. Uroczy. Zatrzymam go. Uff, udało się. Dzień na basenie i pyszne batony. Co zjeść najpierw? Zasłużyłam. O, nie chcę się dzielić. Bosko wyglądam. Hej, Elza. Cześć. Gdzie moje słuchawki? Nigdzie się bez nich nie ruszam. Używam ich do poprawiania urody. Świetny odcień. Elza? Co ty robisz? Zaraz, czy to działa? Też spróbuję. Od dawna marzę o niebieskiej szmince. Ani śladu. Co za nudny dzień. Dzień dobry, przyszłam poćwiczyć. Super, ale proszę pamiętać. Żadnego jedzenia i picia. Muszę zajrzeć do pani torby. Oczywiście, na pewno nie łamię przepisów. To nie potrwa długo. O-o! A to co? Słodycze? Poważnie? Maleńka paczuszka, wszystko wyjaśnię. Nie, do widzenia. To chyba przesada. Och. Chwilkę. Ciekawe. Szuflady są takie praktyczne. Już wiem, co zrobię. Jeszcze tu wrócę. Jasne, każda tak mówi. Najpierw wezmę but i jakiś ostry nóż. Wytnę w podeszwie dziurę w kształcie pudełka zapałek. Opróżnię je i wsunę do dziury. Pasuje jak ulał. Nasypię tu słodyczy. Nikt się nie domyśli. Proszę stąd iść. Ale ja jestem czysta. Co za bezczelna baba. Jeśli tu coś znajdę, to się wścieknę. Tu nic nie ma. Teraz mi głupio. Oto klucz do szafki. Miłego pobytu. Dzięki. Najpierw się rozciągnę. Ale to przyjemne. Oj, ktoś tu idzie. Chyba nikt nie patrzy. Zjem cukierka. Trening wzmaga apetyt. Przekąszę coś. Jakie pyszne. Ćwiczę dalej. O, Brian pisze miłe wiadomości. O nie, dziś sprawdzian. Oddaj telefon. Drugi też. Pani tak na poważnie? Nie oddam telefonu. Ach, proszę. Jest dla mnie bardzo ważny. Co to za dźwięk? Mała, daj mi ten sok. Wybacz. Ale to moje. Sytuacja mnie do tego zmusza. Oby mi się udało. Najpierw wyleję sok i wytnę dziurę w kartonie. Przyczepię dwustronną taśmę do etui. Przymocuję telefon wewnątrz kartonu. Teraz słomka do picia. Włożę ją do środka i gotowe. A, przepraszam za spóźnienie. Usiądź, Elzo. Rety, pić mi się chce. Dobrze, że mam soczek. Nikt się nie zorientował. Spiszę odpowiedzi z telefonu. Ale tak, żeby nikt nie widział. Zasługuję na szóstkę za pomysłowość. Świetnie mi idzie. I gotowe. O, zachciało mi się pić. Na pewno zdam. Jestem genialna. Co za wieczór. Szalona impreza. Hej, nie tak prędko. Czy to konieczne? Takie są zasady. Musimy zapobiec kontrabandzie. O, a to co? Wiedziałam. Co to ma znaczyć? Przecież to zakazane. O, nie widziałam tego znaku. Pójdę już. O, nic ci nie jest? Pomogę ci. Nie trzeba, nie chcę. O, cześć. Ładna jesteś. Podsunąłeś mi pomysł. Do zobaczenia. Liczę na to. Hola, hola. O, jaka pryszczata. Co pani ma w torebce? Proszę zajrzeć. Poleci pani jakiś dobry środek? Nie, mam nieskazitelną cerę. Nic tu nie ma.
Zapraszam do środka. Nareszcie, żegnam! Buźka tej małej. Wow. Udało się. W końcu mogę to zdjąć. Pycha. Siemanko. Jasne, nie ma mowy. A, mamy tyle zadane. Czemu się nie uczysz? Jak to? Uczę się gier. Nie mam na to czasu. Co jeszcze trzeba umieć? To zbyt dużo. Za co się mam wziąć? Elsa, nie boisz się? O co chodzi? Wyluzuj. Jak to? Jutro mamy sprawdzian. I co? Nie możemy go oblać. Panuję nad sytuacją. Mam genialny plan. Wejdę do szkoły pod osłoną mroku. Kiedy będzie bezpiecznie, ruszę do akcji. Uzbrojona w to, co potrzebne. Taśmę klejącą i ściągawki. Potem wezmę się do pracy. Przykleję długopis pod spodem ławki, tak żeby nie odpadł. Nie chcę zamieszania na sprawdzianie. Potem wsunę ściągawkę i w odpowiednim momencie po prostu ją wyciągnę. Dostanę szóstkę. Zbrodnia doskonała. Potem szybko wyjdę. Ten plan nie ma wad. Zrobię to samo dla ciebie. Nie, nie ma mowy. No to działaj po swojemu. Buu! Nara przegrywie. Nigdy tak nie czekałam na test. Nie! To moja ławka. Życzę szczęścia. Przyda się. Ale... O, chyba dostanę jedynkę. Co za wybór. Babciu, cześć. Chodźmy. Chwileczkę. Muszę wziąć przekąskę. Nie, tak nie wolno. O, serce mi pęka. I znowu jojczy. Weź ten słoik, wnusiu. Chodźmy już, bo nie zdążymy na film. Dzień dobry, nie za późno? W samą porę. Muszę przeszukać torbę. Proszę bardzo. Hej, a to co? Nie do wiary, co to takiego? Nie wolno wnosić prowiantu. Daj mi to! O, krzepka z pani staruszka. Oddaj to, synku. Litości. Przepraszam. Co za stara jędza. Zawsze to samo, babciu. Miałam taką ochotę na film. Przykro mi, ale wiem, co robić. Daj mi buty. Co ty wyprawiasz? Są idealne. Co to znaczy? Przemycę słoik na salę kinową. Nie spocznę. Najpierw oderwę obcas, przykleję w jego miejsce słoik, zrobię to pistoletem na klej, poczekam, aż wyschnie. I teraz można je nosić. Znowu to samo. Chodź, na co czekamy? To moje buty? Nie spóźnimy się. Raz, raz, raz. Zaraz. Nie mamy jedzenia, proszę sprawdzić. Chcemy tylko obejrzeć film. Miło wyjść na miasto. Czy to konieczne? Zabieraj pan łapy. Zachciało się tańców. Wow, babcia jest niezła. Od razu wiedziałam, że się polubimy. Udało się. Pora na przekąskę. Najpierw zdejmę buty. To był super pomysł. Na pewno będzie pysznie. Pachnie obłędnie. Mam łyżeczkę. Ślinka mi cieknie. Jakie to pyszne. A teraz zakręcę z powrotem. Wow, przedstawię cię rodzicom, skarbie. O, film się zaczyna. Uciekam. Oby zasmakował Elzie. Proszę. O, a to co? Prezent? Naprawdę? Dla mnie? Tak, rozpakuj. Nie, no co ty? Nie widzisz znaków? Spokojnie, chciałem tylko zrobić coś miłego. Spróbuję inaczej. To jej się spodoba. Wezmę foremkę do ciasteczek. Tu mam pyszne cuksy. O idealnych wymiarach. Muszę być romantyczny. Wytnę serduszko foremką. Resztę zostawię dla siebie. Delikatnie wyjmę to z foremki. Wygląda świetnie, ale to nie koniec. Teraz wcisnę w to długopis. I tak powstał słodki, pyszny lizak. Jaki on śliczny. Hej, Elzo. O co chodzi? To dla ciebie. Zaraz, czy to lizak? No pewnie. Oby pani nie zauważyła. Jaki ładny. Pycha.
Wielkie dzięki! Ale nikomu nie mów. To nasza tajemnica. Pyszna i praktyczna. Wow, co za pomysł. Zadzwonisz do mnie później? Tak, wiedziałem, że się uda. Uwielbiam Nutellę. Mogłabym jeść ją na okrągło. Ani kroku dalej. Żadnej czekolady. Papa Nutello. To też wezmę. Puszczaj, ale już. Ale jeszcze nie skończyłam. Dobra, wezmę. Wredna małpa. I dziwią się, że nikt nie lubi dentystów. Ty, ale mam pomysł. Na początek moja ukochana Nutella. Tak mi dobrze, tak radośnie. Teraz przyda się pusta tubka na pastę do zębów. Do środeczka, przywitaj nowy domek. Idealna porcyjka, perfekcja. Teraz wystarczy zamknąć od spodu. Posłużę się zwykłą prostownicą. Cześć, doktorku. Zwarta i gotowa. Pamiętaj, żeby wyszczotkować wszystkie zęby. Najlepiej robić to w ten sposób. Na pewno sobie z tym poradzę. Żaden problem z taką pastą do zębów. Tak właśnie szczotkujemy zęby. Tak, najlepsza paściółka ever. Dobrze, zobaczmy te perełki. O matko, co tu się stało? Pokaż mi tę pastę. To wcale nie pasta, to Nutella. To ja lecę. Kolejny pacjent mi nawiał. Pięknie. Przynajmniej mam Nutellę za friko. Nie tak szybko. Możesz wejść. Hej! Jest jakiś problem? Żartujesz sobie. Spójrz na znaki. Są wszędzie. Żadnego jedzenia. Myślałem, że to dowcip. Czyli nie mogę wnieść tych pyszności? Cóż, zastanówmy się. Nie! Jesteś wredna! Taka praca. Jeszcze jeden znak nie zaszkodzi. Bez sensu. To tylko przekąski. Chwileczkę. Mam pomysł. Zadzwonię do kogoś. Moment. O, to Jared. Nie ruszaj się. Hej, nie wierzę. Serio? Okej. Chwila. Jeszcze to. Po co? Sok? Strzykawka? Sok? Strzykawka? Już kumam. Dzięki. Ja tylko chcę coś smacznego. Pora na twoje lekarstwo. Zasmakuje ci. Wow! To jest przepyszne! Kolejny zadowolony klient. Pacjent. Muszę lecieć. Dzięki, siostro. To się nazywa dobry lek. Przyszła już pora na lunch? Strasznie burczy mi w brzuchu. Czy to kawałek sera? A może znów on zwidę? Wygląda na prawdziwe. Zabieraj łapy z mojego sera! Ja pierwszy go znalazłem. Ach, głupi szczur. Czy właśnie nadchodzi obiad? Hej, więźniarko! Już się bałam, że nigdy nie przyjdziesz. Co tu dzisiaj mamy? Owsiankę, czyli to samo co zawsze. Dostaniesz wielką łychę. Cóż, niech będzie. Chwila, to karaluch. To raczej zły znak. Smacznego, dodatkowe białko. Tylko żartuję. Chyba stał się cud. Poproszę trochę tych cukierków. Nie ma sprawy. Przerywam misję, przerywam. Znowu czas na owsiankę, co? Jak na to wpadłaś? Bleh. Nie obrażaj szefa kuchni. Na czym to ja skończyłem? Jak mam ci dziękować?
Cześć, cukiereczku. Niebo w gębie. Do zobaczenia jutro. Czym ja sobie na to zasłużyłam? Czuję chipsy! Stop! Oddawaj to! Hej, kup sobie swoje! Te dzieciaki! On nie może tego zobaczyć! Co ja teraz zrobię? Muszę coś wymyślić, ale co? O, to Molly! Hej, Molly! Ślicznie wyglądasz! O, to ty! Hej! Czytałem to całą noc! Fascynujące! Czekaj, pokaż mi swój krawat! Ale to mój ulubiony! Cii, idziesz ze mną! Nie powinniśmy się najpierw bliżej poznać? Właśnie tego mi trzeba! Co? Co tu się wydarzyło? Muszę opowiedzieć wszystko mamie! Odwrócę krawat i położę go na stole! Przyda mi się klej! Nałożę parę kropel na boki! A teraz przyczepię kawałki gumki! Zrobię tak w kilku miejscach! Muszę się upewnić, że dobrze się trzyma! Oto ostatnia! A teraz wsunę tutaj batonik! Pasuje idealnie! Gotowe! Zachowuj się normalnie. Nikt niczego nie podejrzewa. Ten krawat do mnie pasuje. Uwielbiam takie akcesoria. Czas na szybką przekąskę. Ale będzie pyszna. Zakazane słodycze są najlepsze. Aha. Hej, Molly. Mama pyta, czy przyjdziesz do nas na kolację. Niedobrze. Hej, Jared. Zaczynam tego żałować. Mam więcej krawatów, które mogę ci pożyczyć, ale za buziaka. Co ja narobiłam? Melduję się na rozkaz. Jestem gotowa na kolejną wycieczkę. Nie masz przy sobie żadnych przekąsek? Nie, żadnych. Trzymam się zasad. Dziękuję. Tak bardzo cieszę się na tę wycieczkę. Miło mi to słyszeć. Poczekaj chwilkę. Zatrzymaj się. Oddaj mi to. Nigdy! Ach, daj spokój. Oddawaj. Ale już. Marsz do autobusu. Nie wierzę, że chciałaś to przemycić. Zabrała mojego lizaka. A miałam na niego taką ochotę! Dzień dobry! Czy to nasz wycieczkowy autobus? Bardzo chcę dostać odznakę za łapanie insektów! Nie ma pojęcia, co przygotowałam! Upiekłam i udekorowałam ciasteczka specjalnie na ten wyjazd! Później syrop glukozowy posłużył mi za jadalny klej! Następnie wzięłam przepinkę, przykleiłam ją do ciastka i poczekałam, aż wyschnie. Tada! I tak powstała ciasteczkowa odznaka. Nie próbujesz chyba przemycić żadnych przekąsek, co? Wszystko w porządku. Możesz wejść do środka. Nie wierzę, że od tak zabrała mi lizaka. Hej, jak leci? Nie mogę się doczekać tej wycieczki, a ty? Jestem tak podekscytowana, że muszę coś przekąsić. Mogłabym jedno ciasteczko? Jestem bardzo głodna. Jasne. Wzięłam więcej, żeby się podzielić. Dzięki. Teraz podróż zapowiada się o wiele lepiej. Och, wow. Nie żartowałaś. To naprawdę pyszne ciastko. Czekaj. Myślisz, że jestem ślepa? Chociaż spróbowałabyś to ukryć. Stop. A ty kim jesteś? Wszystko mi jedno, o ile jesteś czysty. Stój. Patrz. Jedzenie i napoje są zabronione. Więc dalej, oddawaj co masz. Możesz skanować. No, no, no. Co my tu mamy? Wkładaj do pudełka. No dalej, ruchy. Dobra, zadowolona? Jeszcze nie skończyliśmy. Ups, coś mi tu nie pasuje. To przecież twoja głowa. Otwórz ją, proszę. Cóż, skoro nalegasz? Jest tu tylko mózg. Różowy i oślizgły. Och, proszę. O, matko. No i jest. Wyjęłam go dla ciebie. Cóż, prawie. Uwielbiam pyszny móżdżek. Smakuje trochę jak kurczak, wiesz? Nie wierzę, że dała się na to nabrać. Używaliście kiedyś masy cukierniczej? Żeby zacząć, użyjcie pałeczek. Na
Najpierw zróbcie wcięcie na środku. A potem ulepcie zawijasy i połóżcie je na wierzch. Możecie wszystko ładnie połączyć jadalnym klejem. I gotowe. Smakuje wspaniale. Ten halloweenowy psikus jest genialny. Hej, proszę się zatrzymać. Co tam masz? Nie wolno wnosić żadnego jedzenia ani picia. Ale moja przyjaciółka ich potrzebuje. Czytaj znaki. Ludzie zawsze próbują łamać zasady. I co ja mam teraz zrobić z tymi pysznościami? Wiem, po prostu je tam przemycę. Płaszcz pełen przekąsek to klasyczny trik. Okej, teraz muszę tylko zachować pozory i wejść do środka. Przepraszam. Dzień dobry, przyszłam odwiedzić koleżankę. Okej, proszę wejść, o ile nie masz ze sobą żadnego jedzenia. O nie, słodycze! Przekąski? Wiedziałam, że nie mogę ci ufać. Szczególnie w tym podejrzanym płaszczu. Do widzenia, znasz zasady. Już nie mogę wytrzymać z tymi ludźmi. Muszę iść cichutko na paluszkach. Nie widzę żadnych ochroniarzy, a lekarka zachnęła. Okej, teren czysty. A to co? W drzwiach jest alarm! Co? Co się dzieje? Czemu dzwoni alarm? Nikt mi nigdy nie powiedział, że lekarze mają tyle papierkowej roboty. Hej, przyszłam odwiedzić koleżankę. Wow, jesteś hojnie obdarzona. Proszę wejść. Bardzo dziękuję. Popatrzcie na mnie. Żałosne. Uf, w końcu mi się udało. Hej, jak się czujesz? Tęskniłam. Wow, co ci się stało? Trochę się powiększyłaś. Chwila, popatrz na to. Wypchałam stanik mnóstwem pyszności. O kurczę, nie wierzę. Dawaj. Proszę bardzo. Bez obaw, mam ich pod dostatkiem. Przyniosłam nawet paczkę chipsów. Jesteś najlepsza. Marzyłam o przekąskach. Dziękuję. Nie ma sprawy. Muszę lecieć, ale niedługo wrócę. Jeszcze raz dziękuję za jedzenie. Czekam już tu całą wieczność. Co za dzień. Czy oni wszyscy przyszli do mnie? Pani doktor? Kto następny? Wybierz mnie, proszę. Może... O, wiedziałam, że gdzieś zostawiłam wodę. Trzeba dużo pić. Co to było? Kto jest ostatni? Mogę się tu gdzieś wcisnąć? Wielkie dzięki. O. Dam radę, spokojnie. I już. Biedna dziewczyna. Och. Znowu to. Witam, pani doktor. O, dzień dobry. Postanowiłam po prostu wejść. Przyszłam ci pomóc. Zaraz wszystko zrozumiesz. Nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Pomyślałam, że pewnie jesteś głodna. Przyniosłam same pyszności. Oto prawdziwa pożywka dla mózgu. Wiedziałam, że warto iść na medycynę. Widzisz? To ja. Dzięki, kochana. Akurat zaparzyłam kawę. Uwielbiam poniedziałki. Ale mi się nudzi. Jak widzicie, to bardzo proste. O, czekaj, prawie zapomniałam. Zobacz, co mam.
Chcesz trochę? Jest pycha. Jasne, chętnie. Teraz lekcja matmy jest o wiele milsza. Słyszałaś to? Matematyka jest ważniejsza niż guma. Zabieram to. Zawiodłyście mnie. Jak przemycić przekąski do klasy? Auć, moja ręka. Chwileczkę. To świetny pomysł. Owin mnie bandażem. Znam się na pierwszej pomocy. Owinę ci gumę wokół ręki o tak. Musi ciasno przylegać. Wow, wygląda super. Idziemy na lekcję. Czas na przekąskę. Ten bandaż jest pyszny. Spróbuj. O, ale dobre. Co to za hałasy? Czy wy znowu rozrabiacie? My? Skądże? Udało się. Odwagi, Jared! Dasz radę! Nikt nie patrzy. Oto moja szansa. Pyszny batonik. O nie! Wyślizgnął się. No dobra, skaczę. Wow! Co to jest? Fuuu! Ohyda! Ups! Uff, ale to był ciężki trening. Muszę odpocząć. O tak, spójrzcie na tego pączka. Mniam. Oddawaj to! Nie wolno jeść takich przekąsek. Poza tym mamy zasady. Zero jedzenia na siłowni. Ale jak to? I co ja teraz zrobię? Już sobie poszła? O, co tu się dzieje? Co z tobą? O, jesteś głodna. Nie martw się, pomogę ci. Patrz na to. Co? Wow! Nie wierzę. Niesamowite. Nie wierzę, że przemęciłaś tu hamburgery. Matko, ale jestem głodna. Tylko trafiłam za karę do kozy. I po co było się tak wydurniać? Dobra, starczy. Koniecznie muszę coś zjeść. Mam paczkę po ciastkach. Może znajdę w niej coś do jedzenia. Niech będą okruszki. No dalej. Prosto do paszczy. Zaraz. Nic więcej? A niech to. Poszukam jakiejś innej przekąski. Co tu jest? Jest! Wiedziałam, że jakiś przykleił mi się do włosów. O, tak. Tego właśnie było mi trzeba. Bardzo smaczny, ale dalej jestem głodna. Proszę pana, sorze, mogę iść do łazienki? W żadnym wypadku. Jesteś tu za karę. Wiem, proszę zobaczyć, ile napisałam linijek. Za mało, pisz dalej. Nie do wiary, że wciąż mnie pilnuje. O, czymś się zajął. To okazja, żeby zadzwonić. David, utknęłam w szkole, umieram z głodu, ratuj mnie. Naprawdę? Zobaczę, co da się zrobić. Ha? Hej, pora przemycić jedzenie do środka. Spójrzmy, nauczyciel siedzi przy swoim biurku. O, rety, nie wierzę. To David, hej, tutaj. Hej, Madison, pomogę ci, poczekaj. Oto moja deskorolka, pomoże mi dostarczyć prowiant. Przykleję do opakowań taśmę dwustronną, a potem do deskorolki. Na koniec dołożę same najsmaczniejsze rzeczy. Teraz muszę to zawieźć do Madison, żeby nie głodowała. Heh, czajcie tę wybitność. Jestem genialny. Okej, położę tu i popchnę do niej. O ja, deskorolka jedzie. Mam ją. Zobaczę, co mi przyniósł. Tak, strzał w dziesiątkę. Same najlepsze słodycze. Matko, jak pięknie pachną. Jest, nic nie zauważył. Zobaczmy. Spoko jest ten styl? Och, nie, jakoś go nie czuję. Potrzebuję więcej fioletu. Będzie pasował do makijażu. Jednak nie. Ach, spróbuję czegoś innego. Okej, czerwona bluza. O niebo, lepsza niż t-shirt. Trochę sportowa, trochę hip-hopowa. Jest okej. No dobra, skończę się pakować. Skarbie! Chyba nie zamierzasz założyć tego do szkoły. Zamierzam. Przecież jesteś taka ładna. Ugh, dobra, to w co powinnam się ubrać? Może tę słodką spódniczkę? Albo tę tiulową? Nie ma mowy. Och, nie przemówię ci do rozsądku. Szkoda. Ech, już myślałam, że nie wyjdzie. Spakuję przekąski. One poprawią mi dzień. Chwileczkę. Nowy kierowca nie wpuszcza z jedzeniem.
Słabo. Można by to jakoś obejść? Może włożę je do kieszeni. Nie ma mowy. Och, na pewno je tam znajdzie. Co teraz? Zaraz! Spódniczka! Oto rozwiązanie. Posłuchaj, przemyśl może jeszcze włożenie jednej z tych spódnic. O, Rety, nie wierzę. Wyglądasz uroczo. Och, pa, podjęłaś dobrą decyzję. Wow, ale się odstawiła. Masz przy sobie przekąski lub napoje? Okej, chyba jesteś czysta. Możesz wejść. O, co jest grane? Co ty masz na sobie? Wiem, wiem. Ale dziś stawiam jedzenie ponad modę. Przestań się śmiać i patrz na to. Tada! Wow, nie wierzę. Chyba jesteś geniuszem. Proszę bardzo. Cieszę się, że postanowiłaś dziś włożyć te spódnice. Ja też. Daj mi jednego cukierka. Witam. Mogę wejść? Nie ma szans. Widzisz ten znak? Zakaz jedzenia. Żartujesz sobie? Nie możesz zrobić wyjątku? Och, momencik. Ona wygląda super. Jaka zgrabna i wysportowana. Na pewno wygra ten pojedynek. Chciałabym być nią. Hej, wpuszczaj mnie. Jasne, oczywiście. Mam genialny pomysł. Przepraszam, zaraz wracam. Okej, znalazłam rękawice, ale będzie ekstra. Mam też pianki. Zacznę układać je na rękawicy. Haha, patrzcie na to. Ale super, ile pianek. Hej, przyszłam na zawody. Wpuść mnie. Ha? Gdzie moja zawodniczka? Hej, tu jesteś. Co ty tam robisz? Zobacz, która godzina. Ty, wpuszczaj ją. Nie zabieraj nam czasu. W porządku. Jesteście na swoich miejscach? Dobrze. Zbliżcie się. Jesteście gotowe? Tak? To do boju. Czekaj, czekaj, czekaj. To pomyłka. A masz. Dostaniesz w zęby. Co za pyszności. Tak? Świetnie. Masz więcej? Co wy robicie? Przestańcie. Nie jedzcie rękawic. Wątku, teren chyba jest czysty. Otwieraj szybko, żeby cię nie przyłapała. Chyba wiesz, że cię widzę, prawda? Oddawaj to. Hej, wpadłam na świetny pomysł. Racja. Po co komu magia, skoro mamy słomki? Czas je ze sobą połączyć. Pierwsze dwie już gotowe. Czas na resztę. O tak, robi się długa. Ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze troszeczkę. To działa! Niesamowite! Super, co? Uff, robi się trochę głodna. Zaczyna burczeć mi w brzuchu. Hej, hej, patrz na to! O, odkryłeś, że jestem głodna. Wybacz. Czekaj, chyba mam rozwiązanie. Tadam! Czekolada prosto z rękawa. Nie wierzę! Mój bohater! Wow! Teraz moja kula coś przewiduje. To my, jedzący czekoladę. O nie! Zostaliśmy przyłapani. I zaczarowani. Nie chcę być wiewiórką. Nie umiem wspinać się po drzewach. Musimy coś wymyślić. Umieram z głodu. Myślę, czy moglibyśmy... Hej, patrz na mój pomysł! Czas na odrobinę magii! Idealnie! Pasuje jak ulał! Mamy tu mnóstwo pysznej czekolady! Wezmę sobie teraz kawałeczek! O kurczę, ale to pyszne! Hej, co tam się dzieje? Wasza dwójka, czy wy jecie? Nie, proszę pana, to tylko mój telefon i jego obudowa. Wróćcie zatem do przepowiadania przyszłości. Nie wierzę, że się udało.
Zjedzmy jeszcze troszkę. I to ma być jedzenie? Chcę coś normalnego. Nocne zmiany są najgorsze. Jeszcze drugie tyle. Przynajmniej się kimnę. Operacja przemyt rozpoczęta. Osadzona dostanie żarełko. Ale lubiła czekoladę. Zwinna jak kot. Klawiszka śpi. Koszmary, co? Ostrożnie. Było blisko. I druga nuzia. Wow. Przerwać akcję. Odwróć. Muszę się schować. Już wiem. Sporo tu miejsca. Co się dzieje? Chyba coś słyszałam. To tylko mysz. Kim mam dalej? Jestem. Jak długo on tu jest? Doszłam do końca. Pajęczyna? Dawno tu nikt nie sprzątał. Kto tam? To ja! Ała! Gabi? Sorki za tamto. Mam coś dla ciebie. Wszystko dla mnie? Ucztę, czas zacząć. Tak tęskniłam za słodyczami. Już nie musisz. Hej, usiądź koło mnie. Dzięki za wizytę. Myślisz, że mogłabyś załatwić mi coś do picia? Popatrz na to. Nie chcę pić wody z akwarium. Zaufaj mi i spróbuj. Patrz, przyniosłam nawet słomki. Zobacz, pokażę ci. Ale pycha. Naprawdę, nie bój się. Nie, dzięki. Mówię poważnie. Czekałam, aż lekarka na recepcji zaśnie. A kiedy było bezpiecznie, zrobiłam, co do mnie należy. Wiesz, że jestem świetnym przemytnikiem? Serio, gdyby przemytanie było na olimpiadzie, wygrałabym złoty medal. Lekarka spała, więc nie zauważyła, że wzięłam jej akwarium. Było jednak kilka trudnych chwil. Ale szklana kula była moja. Zdjęłam ją z biurka i wyciągnęłam zawartość. A później wystarczyło już przemknąć się z powrotem. Czy już mówiłam, że jestem w tym świetna? I to by było na tyle, jeśli chodzi o trudy. Kiedy wróciłam, wzięłam moją ukrytą butelkę ze Sprite'em. To mój ulubiony napój. No i wygląda jak woda. Całą zawartość butelki wlałam do akwarium. A na koniec najlepsza część – dekoracje. Wow, zrobiłaś to wszystko dla mnie? Jasne, ale również dlatego, że miałam ochotę na Sprite'a. Kto by pomyślał, że tak dobrze umiem robić manikur? Strażniczka! Okej, czas na inspekcję, drogie panie. Co masz dzisiaj dla mnie? Zupełnie nic. Naprawdę? W ogóle ci nie wierzę. Wiedziałam. Nic nie masz? A to co? Zabieram te słodkie zapasy. Nie urodziłam się wczoraj, kochana. Czy to naprawdę majonez? Jasne!
Jasne, że tak. Dobra, w porządku. Żadnych słodyczy. Następnym razem nie będę taka miła. Wrócę tu jutro. Uff! Kiepska z niej strażniczka. Uwierzyła, że to prawdziwy majonez. Tadam! Słodka uczta, kochani. Co ja bym bez was zrobiła? Moje zdrowie. Czekoladowe pyszności. Jestem genialna. Do dobrego filmu najlepiej pasują pyszne przekąski. Serio? Specjalnie to kupiłam. A to kto? Chyba ochrona z prawdziwego zdarzenia, która psuje zabawę. Z drogi, dzieciaki! Ten ktoś naprawdę ma władzę. Przejmuję dowodzenie, David. To rozkaz szefa. Widzę tu osoby łamiące zasady. Nie traćmy czasu. Tak jest. Następny. Nie zorientowali się, że ochrona to mistrz w przemycaniu jedzenia. Niewiarygodne, że wszyscy to kupili. Czas na przekąski. Jeśli chcecie poznać sposoby na przemycanie jedzenia, oglądajcie dalej i szykujcie się na ucztę. No co? Byłam bardzo głodna. Przypominam, że w autobusie nie wolno jeść ani pić. Tak, tak, wiemy. Ile można? Okej. Okay. Dobra, dziewczyny, nie patrzę. Możemy coś przekąsić. Co to było? Niczego nie słyszałyśmy. Cóż, no dobrze. Patrzcie, przyjechała nasza pizza w samą porę. Tak jak mówiłam, czuję tu gdzieś pizzę. O, pamiętałyście o moich urodzinach. Mam was. To powinno załatwić sprawę, mam nadzieję. Ale super miejsce. Dziewczęta, świetnie wyglądacie. Miłego wieczoru. Dzięki. Co? O nie, panienko. Wyjaśnisz to? Zasady to zasady. Dopiero co je kupiłam. Ale bez sens. Hej, ta broda. Już wiem, co zrobię. Oby zadziałało. Mam je w torbie, to znaczy w brodzie. Zaraz będzie włochato. Zróbmy to. Witam pana. Nie mamy żadnego jedzenia. Hej, przestań się gapić na moją dziewczynę, koleś. Wpuścisz nas do środka, czy nie? No dobra. Zapraszam. Dzięki. Też muszę sobie taką sprawić. Myślisz, że to kupił? Jesteśmy w środku. Czas na imprezkę. O tak, aha. Ale tu gorąco. Tańczący robot. Uff. Przydałby się zastrzyk energii. Jakiś pomysł? Odpowiedź mam pod własnym nosem. O nie, mój pot je roztopił. Fu, chyba jednak nie skorzystam. Smakuje świetnie. Co kto lubi. Dzień dobry, przyszłam w odwiedziny. Oj, źle to wygląda. Przykro mi, że musisz tak cierpieć. Dziękuję. Strasznie źle to znoszę. Nie wiedziałam, że kuchenka była włączona. A teraz muszę nosić te bandaże, dopóki się nie zagoi. Boli, jak dotykam. Dobrze, idź do kolegi. Hej, przyszłam cię pocieszyć. A tobie co się stało? Fajne, co? Zatańczyć dla ciebie? Przestań. Haha, czytam ci w myślach. Patrz, co teraz zrobię. Małe ciach-ciach.
Tada! Przemyciłam miseczki ze słodyczami. Jesteś niesamowita. No raczej. Wiedziałam, że pewnie za nimi tęsknisz. Proszę. Super. Fajna z ciebie koleżanka. Przyjąłem. Na razie, mamo. Stop! Ma pani ze sobą jedzenie? Aha, tak myślałem. Żadnego żarcia. Okej, nie zależy mi. Bywaj i więcej się nie odzywaj. Auć, to bolało. O nie, słodycze. Pomogę. Hej. Witaj, ładne wąsy. Sam je zapuszczałem. Żadnego jedzenia. Och, to nie fair. Sama to pozbieram. Chwileczkę, mam świetny pomysł. Zdejmijcie włosie ze szczotki do włosów, włóżcie do środka cukierki i umieśćcie włosie na swoim miejscu. Oto tajny schowek na cukierki. Muszę mieć ładną fryzurę. Znowu ty? Stop! Kolejny raz przemycasz jedzenie? Nawet bym nie śmiała. Możesz wejść na basen. Dziękuję. Co za dzień. Halo? Co na obiad, mamusiu? Tyle zachodu, żeby móc wnieść trochę cukierku. Na szczęście zawsze znajdzie się jakieś wyjście. Mam cukierków pod dostatkiem. Meniam. Tak szybko? Możesz wejść. Hej! Jest jakiś problem? Żartujesz sobie. Spójrz na znaki. Są wszędzie. Żadnego jedzenia. Myślałem, że to dowcip. Czyli nie mogę wnieść tych pyszności? Cóż, zastanówmy się. Nie! Jesteś wredna! Taka praca. Jeszcze jeden znak nie zaszkodzi. Bez sensu. To tylko przekąski. Chwileczkę. Mam pomysł. Zadzwonię do kogoś. Moment. O, to Jared. Nie ruszaj się. Hej, nie wierzę. Serio? Okej. Chwila. Jeszcze to. Po co? Sok? Strzykawka? Sok? Strzykawka? Już kumam. Dzięki. Ja tylko chcę coś smacznego. Pora na twoje lekarstwo. Zasmakuje ci. Wow! To jest przepyszne! Kolejny zadowolony klient, pacjent. Muszę lecieć. Dzięki, siostro! To się nazywa dobry lek. Czasem potrzeba trochę sprytu, dlatego gromadzimy dla was te wszystkie przydatne sztuczki. Która była najlepsza? Piszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie przesłać tego filmiku znajomym i subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco. A zatem jak widzicie... Na co się pani patrzy? Ach, łamiecie zasady. Mamy tu zakaz jedzenia. Konfiskuję wszystkie przekąski. Wszyscy napiszecie za karę test. Sami tego chcieliście, wnosząc tu te smakołyki. Robicie, co do was należy? Bardzo dobrze. Hej, co ona tam robi? Nie wierzę. Zajada nasze przekąski. Momencik, wpadłam na genialny pomysł. Proszę pani, mogę iść do łazienki? Dziękuję. Ale będzie super. Spryt to moje drugie imię. Okej, jestem już poza klasą. Teraz mogę użyć swoich mocy. I gotowe. Wyglądam jak dyrektorka. Okej, do dzieła. Hej, klasa pisze test? Mogę ich popilnować. O, dzień dobry, nie zauważyłam pani. Tak, świetny pomysł. Możecie wszyscy na mnie spojrzeć? O, to dyrektorka! Tadam! Tak naprawdę to ja! A oto jedzenie, które belferka nam zebrała. Proszę, łapcie! Chcecie też trochę tego? O tak, ten dzień stał się o wiele lepszy.